Siema, z strony Jacob, a w dzisiejszym odcinku oczywiście nic innego jak youtuberzy rozkazują mi Fortnite. Oczywiście wpadajcie do wszystkich youtuberów, macie ich w opisie, subskrybujcie ich kanały, ale również nie zapomnijcie o subskrypcji na tym kanale, bo tylko u mnie takie rzeczy, oraz łapeczka w górę mile widziana, no bo im więcej łapek w górę, tym szybciej kolejna część właśnie youtuberów rozkazujących mi Fortnite. O, dzisiaj się dużo działo, tyle wam mogę zdradzić, więc zapraszam do oglądania. Okej, sprawdźmy, co przygotowała dla mnie Klaudia, bo jestem naprawdę ciekawy. Hejka Jacob, mam dla ciebie zadanie. Otóż poleć na Tilted, zrób 5 fragów, natomiast każdy frag ma być innym kolorem broni. Buziaki, mam nadzieję, że ci wyjdzie. A może i nie? No i zgodnie z życzeniem Klaudii, lecę sobie na wykrzywione wieże. I tak, to zadanie nie jest łatwe, ale dobrze, że nie dopowiedziałem niektórych rzeczy. Po pierwsze, tego, w jakim czasie mam to wykonać, spoko, że mam nieograniczony. Oraz tego, że na przykład nie mogę, w sensie ona nie powiedziała tego właśnie, że nie mogę na przykład zrobić 2 fragów z zielonej broni, więc to jest spoko, bo to dużo ułatwia, bo jakbym mógł zrobić tylko 5 fragów i każdy frag inną bronią, to byłoby ciężej, a tak to jak na przykład mogę tych fragów zrobić 20 i w tym 5 fragów każdy inną bronią, to jest lepiej. Tak, szarą mam odhaczoną. Tu jest zielona. A w sumie spróbuję zrobić tak ciężej. Jeszcze jedna zielona. Dawaj, 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 dawaj. Fioletowa. Dobra, fioletowa i zielona. Gość już szedł na dół. Okej, okay, zielony już ten. Niebieska. Ej, ty, jak mi się uda za pierwszym razem, to ja trochę w szyku będę. Ale dobra, i to jeszcze tam sobie utrudnioną wersję zrobiłem. Bo wydaje mi się, że Klaudia tego nie zabraniała. Tego, o czym mówiłem wcześniej. Szarą już zrobiłem to. Ale złotą potem będę musiał znaleźć. To nie wiem, czy będę się bawił w tą utrudnioną wersję, bo to jest chyba za ciężkie. Niebieska zrobiona. Jakiś bambik mnie dojeżdża z góry. Ale był strasik, że będzie rip. No i teraz teoria mówi, że muszę czegoś złotego już zabić, ale no tak jak mówię, no Klaudia nie mówiła o tym, że nie mogę w międzyczasie zrobić dodatkowych fragów. Więc może mi się uda za pierwszym razem to wykonać, a byłoby super. W ogóle zgadujcie w komentarzach za każdym razem, jak usłyszycie zadanie, za którym razem według was je zrobię. Co prawda teraz mam 15 HP, więc może być ciężko. Ale postaram się, o! Nie no, bajka po prostu. Postaram się właśnie leczenie znaleźć. Już tylko legendarny item jakimś został. Wow. No, powiem wam, że jestem zadowolony, bo się nie wydawało być to aż takie proste. A tak jak mówię, Klaudia zostawiła mi parę dodatkowych możliwości, za co wielkie dzięki. Wow. Co to było? Jakiś bug straszny. No nieważne. Kolejny duży kewik. Zostawiam oczywiście. Tylko znajdźmy złoty item, nie? Czyli kolejny duży kewik, o co chodzi z tym domkiem? Tu coś nie gra. Spróbuję najwyżej kogoś zabić, żeby zdobyć od niego ten gold itemek, co nie? Aha, kolega ma jeszcze leczenie dla mnie. To już w ogóle jest bajka. Poobserwujmy, co się dzieje. No, na razie sobie zostawię to, co mam. Weku. Jeszcze jakąś pompę dobiorę, żeby kogoś móc najwyżej zabić. A, Tilted w strefie? Tilted w strefie, to też dla mnie dobry znak. Ty no, wszystko mi sprzyja. Okej. O, a jakby był złoty automat, to też bym się starał jakieś macy chociaż zdobyć. Może skrzyneczka będzie. Nie, lutowane to już było. Są jakieś straszne fajty. Jakby ktoś z tych gości tutaj miał jakiś item, to bym nie pogardził. Nie ma za co, bambiki. Aha, tam nikogo nie było. Fioletowy item. Sprawdźmy, czy nie ma niczego złotego. Jest złoty thermal scope. No to muszę tym fraga zrobić. Mam nawet pomysł jak.
No nie da się przy tym tak zabić, no. Że mnie w plecy nie dostał. Ale tu obudowałem. No powiem wam, że... No i co ja mam teraz zrobić, goście? No pewnie. Zabij mnie, wysadź mnie, gościu, no. Nie, macu wiesz powoli. No nie, denerwuje mnie ten typek. Może coś innego złotego znajdę, bez kitu. Jakaś pompa. Wow, ale lag. Ten typek tu jest. Nerwuje mnie okropnie. Jeszcze tamten ziomeczek cały czas jest. No patrzcie. Jeszcze jakbym umiał strzelać, to byłoby całkiem nieźle. Kurde, goście, ruszcie się, bo nie wytrzymam tutaj nerwowo. Dojeżdżam go na tym lunchpadzie, nie? Bo to już jest tilted dla mnie. Albo tego dojadę. Przeładujmy to. Go. A to już jest poza tilted. No kurde, gościu! Czemu uciekłeś? Już maców nie mam. Muszę go znaleźć i tak. Ale teraz przejdźmy do Blinka. Siema, ja jestem Blinku i Jacob poprosił mnie, abym nagrał mu jakieś specjalne wyzwanie do youtuberzy. Mi rozkazują, tak więc z racji tego, że pogoda dopisuje, jak sami widzicie, jestem u siebie w ogródku, pogoda dopisuje, no to Jacob, będziesz musiał zagrać w Fortnite'a w najgrubszych zimowych rękawicach, jakie tylko znajdziesz w domu. Ale to nie wszystko, żeby tego było mało, musisz oczywiście polecieć jeszcze na Tilted Towers i w ciągu 5 minut zdobyć 5 fragów, dokładnie tak, musisz zdobyć 5 fragów w ciągu 5 minut na Tilted Towers, grając w jak najgrubszych rękawicach, tak tylko, żebyś nie mógł przypadkiem naciskać przycisków. Tyle ode mnie, powodzenia. Jak widzicie, rękawice już mam. No są dosyć grube, nie wiem, czy są jakieś najgrubsze, ale jedyne, które są na mnie po prostu dobre po zimie. No bo mamy lato, halo Blinku, lato jest. No i wam muszę powiedzieć, że tutaj challenge'em będzie dobrze kliknąć w dany klawisz na klawiaturze, a co dopiero zrobić 5 fragów na tilted. Wydaje mi się, że będzie osoba, od której mogę dostać karę w następnym odcinku do wykonania, więc no, nie fajne. Nie, to jest bez szans jest to zadanie, ja muszę do Blinka napisać, że to jest przecież porażka jakaś, 5 fragów zrobić, jak ja shifta nie umiem. Caps locka strzelam, tawa kliknąłem. Czekajcie, no bo jak się wyłącza ten? Aha, na przykład tym. I ja pierdzielę. Okej, okay. Jakie da ci bus? Nie, to jest bez szans to zadanie. Jakiś jeden z w ogóle z was, widzów, też mi podsyłał to zadanie i... I właśnie zastanawiam się, czy z tego odcinka nie zrobić, ale już widzę, że to jest za ciężkie na cały odcinek. To jest ogólnie porażka. 5 fragów, jakby mi dał 2 fragi, to i tak byłoby dużo. Mogłem wziąć jakieś chude te rękawice, halo. Ale dobra, lecę przynajmniej chyba dobrze. O kurde, nie, nie chciałem tego kliknąć. Jak muszę uważać na wszystko. Zupełnie inaczej się czuję przez te palce. Myszka jeszcze jakoś te dwa guziki się da obsługiwać, nie? Scrolla co prawda nie, ale scrolla i tak się praktycznie nie obsługuje. No chyba, że ktoś z was ma skok na scrollu. Powiem wam, że tutaj... Ej, leć w dobrą stronę. Że tutaj w komentarzach będę obstawiał, że chyba nie wykonam tego, albo jakąś trzecią próbę mi dacie. Bo 5 fragów to jest... Albo gdzieś przy kampie z pompą i będę po prostu siedział, nie? To też byłaby jedna z dobrych opcji chyba. O nie, tu jest typek. Kurde, fajnie jakbym umiał skręcić, nie? Idź w ten. Nie bij mnie. Nie kontrol! Czekajcie, prawym przyciskiem muszę, znaczy prawą tą ręką musiałem sobie pomóc, bo się tak nie da. Tej klawiatury. Coś biegnie za mną. Tutaj wszędzie są ludzie, co mam robić ty?
To jest skrzynka? No pewnie, że nie. No nie, to jest blinku. Blinku! Proszę bez takich zadań dla mnie, bo to jest... O, ogarnąłem trochę. Czekajcie, jest spoko. Już umiem chodzić. Ja dalej nie mam broni, nie? To nie jest śmieszne. Postawiłem ścianę, dobra. Tylko nie umiem tego wyłączyć. Okej, wyłączyłem. Prawą ręką co prawda, ale wyłączyłem. Hello! Pozdrawiam was. Lajka strzelcie. O, tutaj lajk wygląda porządnie. Tylko jeszcze broń nie znalazłem, więc widzę broń. Dawaj ją, dawaj ją. Pod V. Tu ja postawiłem ścianę. Nie, nie to. Broń. Okej. Ładuj. Co się dzieje? Czemu mi to samo stawia ściany? Nawet się nie bawię w edycję, bo to nie ma szans. Nie, to jest idiotyczny, znaczy nie idiotyczny ten challenge, ale jest ciężki. Blinku, pozdrawiam cię, ale stary, przesadziłeś. Ktoś mnie dojeżdża. Pompa. Oj, był na tapa. Aha. Co ja mogę teraz zrobić? Czekajcie. Jaki movement bota? Nie ta broń. Tak, ta broń. Nie, ja tego nie widzę dobrze, widzowie. To jest zgon. Te rękawiczki to jest patolka, nie? To będzie dramat. Naprawdę. Ja się poddaję w tym momencie już. No leć, gościu. No W klikam. No nie, no nie mogę. Wyjdę zaraz z tej gry. Okej, leci nareszcie. Nie, to jest mega ciężkie. Spróbujcie sobie, to są takie grube zimowe rękawice, nie? Ja pierdzielę, to jest dramat. Dobra, polecę tam. Teraz w ogóle wskazującym palcem od lewej ręki trzymam W, zamiast, wiecie, środkowym, tak normalnie, to jest patolka. Nie wiem, może na to polecę, o. A to granat, to nie, granat tutaj nie chcę, ja potrzebuję pompy. Zwykłej, najzwyklejszej pompy, wolnej. Okej, otworzyłem drzwi. Okej, umiem już otwierać drzwi. O ty, ale zarąbiście. Podnieś broń. Ale bambiki, dobra. Podnieś. Okej, okay. Jest spoko, jakby co to dalej pokazuję na rękawice. Bo teraz, o dziwo, mi dobrze poszło. No, znaczy, idź. Znaczy po prostu trafiłem na bambiki. Co się dzieje? O ja, bo mnie do pulpitu już wywaliło prawie. Możesz iść? Podnieś. Tab. Okej. Mówię, myszką się spoko steruje, ale tylko myszką. Podskocz. Może tam wrzucę. Jezu, ale movement to jest bota. Idź. No idź do przodu. Dobra, jest skrzynka. No możesz iść. Super kawik. To będzie lepsze. Dobra. Podnieś cokolwiek. Dobra, idziemy. No biegnij. Podnieś broń. Biegnij. Nie no, patolka, nie? Proszę ze mnie nie śmiać w komentarzu, bo to jest... No idź! Czemu on trzyma jakieś inne guziki niż ja klikam? Jest frag, trzeci. Nie. Ktoś biegnie od tej strony. Tak, ktoś jest na dole.
Okej. Nie, nie to. Ładuj. No nie to, to jest jedyna szansa, żeby to wykonać. Ładuj. Ale sztos. Ale trafiłem na gości, którzy nawet do mnie strzelają, jest dobrze. Znaczy ten to mnie prawie pułapką zabił, to pomijam. Dobra, dawaj Jacob, wierzę w ciebie. Tak, nie używam shifta, bo to tylko do złych rzeczy prowadzi. Gdzie on jest? Nade mną. To jak chcesz, to dojeżdża. Oby miał low HP. Jak tu wejść? O nie, 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 broń mi się zmieniła. Nie chcę tej pompy. Ta pompa jest za słaba. Dualki najlepsze. Nie. A myślałem, że mam dual beretki. Super. To ja już wiem, że ja tego nie wykonam. Jak w tej grze mi się nie udało, to już jest so sad, że tak powiem. Ale dobra, no próbujemy dalej, co nie? Chociaż ciężko będzie. Dobra, może polećmy sobie na dół. Go na dół. Albo na ten. Dobra, nowa taktyka. Lecimy na koronę. Na sam dół i tam będę siedział i kampił w jakimś kiblu i goście będą do mnie przychodzić i ja będę ich tylko one-topował z pompy. Dobra taktyka, zaufajcie mi. Czemu to mi skręca cały czas? No, możesz lecieć prosto. Dobra, ja po prostu polecę tam, gdzie nikogo nie będzie, bo nie oszukujmy się, ale jestem tak w dupie z tyłu. A nie, ci ludzie nie polecieli dobrze, a są nie aż tyle przede mną, ale są przede mną. Jakaś pompa. Na koronie od góry goście lądują. Tam jest lama. No ja i tak budulców nie potrzebuję, bo nie umiem z tego korzystać. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay. Daj tą broń. No wejdź tu, bo tu jest typek. On ma 2 HP. Otwórz tą. O ty, umiem skakać, biegać ten. Rewolwera to nawet nie podnoszę. Budulcy też nie. Może bym sobie wyłączył to budowanie, to byłoby lepiej. Kucniej, dobra. Siorbik, super. A budulcy i tak nie potrzebuję. Dobra, czyli pompę mam na B, okej. Okay. Idź dalej, no typie. Okej. Okej. No nie, no nie wiesz, że to jest beznadziejne. To jest za ciężkie dla mnie. O, jest PM. Teraz rozwalę tą klawiaturę. Okej. Okay. Idziemy. Gościu ma pułapkę. Czemu nie mam jakichś granatów? Czekajcie, może spróbujesz. Tu jest jakiś bambik. No dobra. Dawaj, Jacob, no nie to. To, dobra. Strzela do mnie. Nie, gościu mnie dojeżdża. O, ale dałem tapy. Nie bij, nie bij, nie bij. Serio? No biegnij! Okej. Ja żyję jeszcze. Nie no, nie wierzę. Uciekam stąd. No to jest porażka jakaś, nie? Ja jestem załamany tym challenge'em. Yeah! I co, kozaku? Największy bambik na mieście ci zgarnął. Przeładujmy to. Ktoś powiedział, że to chce?
Dawać ich tam. Ty, typek. Ja, mam fraga. Trzeba było tego leczenia. A tam był jakiś gościu, co umie chodzić. On może być dla mnie kłopotliwy, bo umie chodzić. A mi to jeszcze sprawia trudności. Ale mam 3 fragi, nie? Jest nieźle. Pozdrawiam, mączka.pl. Super, będę miał karę, jest! Jako, że wyzwanie od Blinka było naprawdę bardzo czasochłonne, stwierdziłem, że kolejne zadania przesunę na kolejny odcinek. Tak więc, żegnam się z wami, trzymajcie się i do następnego. Cześć!